Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym holu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, projekt 360 na początek. Dzisiejszy element przymocowałam tutaj, w tym miejscu. Kochani, zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. Nic u mnie nie jest tutaj nowością. Na sobie mam sweterek Tory Burch i to jest bardzo taki drogi sweterek, który jest niesamowicie wygodny. To jest taka moja perełka z second handu. Spodnie takie z tym ala ten grzybek taki, jak ja się śmieję. Bardzo, bardzo wygodne, brązowe botki. Kochani, później będzie jeszcze na to odzież wierzchnia, dlatego że kupiłam takie coś bardzo, bardzo dziwnego i muszę Wam to pokazać. I też kwestia tego, jak to nosić. Tu jest, będzie bardzo dużo takich propozycji ode mnie, jeśli właśnie chodzi o tę jedną rzecz. Będziemy tutaj sobie to analizować. Właściwie to ja będę do Was tutaj mówić, jakie mam pomysły i jakie mam zamiary, jeśli chodzi o właśnie tę rzecz, którą Wam wkrótce zaprezentuję. Kochani, zacznę od perełki i tak naprawdę wszystkie te rzeczy dzisiaj mi się bardzo podobają, natomiast to jest perła jak dla mnie nad perłami. Na początku jak tylko zobaczyłam, wiecie, tę sukienkę, to pomyślałam sobie, czy ja będę w niej chodzić, no jest rewelacyjna, bardzo, bardzo mi się podoba, jest tu mnóstwo guzików. To jest ogólnie tył tej sukienki, moi drodzy, natomiast ja postanowiłam ją nosić właśnie w ten sposób, że to będzie przód, ponieważ jest mi bardzo, bardzo ciężko zapiąć te wszystkie guziki, to musi ktoś zapinać. Mało tego, nie dopiłam tej sukienki do końca, ponieważ w którymś momencie się pomyliłam. I wyobraźcie sobie, że komu by się chciało od nowa to wszystko rozpinać i po prostu od nowa zapinać. A pomyślałam sobie, nie, no to dobra, zostawię tutaj kawałek rozpięty przy szyi, niech już tak będzie, trudno. Jak będzie to wyglądało, tak będzie wyglądało, ja Wam o tym wspomnę. Moi kochani, i też ze względu na to, że jest tutaj taka duża ilość guzików, jest ich tak bardzo, bardzo dużo, co mi się oczywiście podoba, to postanowiłam, że to jednak będzie z przodu, właśnie przez te guziki, ponieważ gdy zakładam to prawidłowo, czyli to jest przód, tamto tył, no to jak ja mam to zapiąć? Nie da się, trzeba do końca to wszystko rozpiąć, bo ta sukienka jest dość szczupła. I słuchajcie, ona ogólnie jest taką sukienką vintage. I jeszcze, co tutaj będę robiła? Końcówka rękawów będzie zwężona i ja sobie podczas nagrania tutaj założyłam szpilki, właściwie szpilki. No, odpowiednio wymierzyłam sobie, wiecie, już tak pod kątem przeszycia na maszynie, ile tego materiału tutaj trzeba zebrać, zwęzić. Także nie wiem, czy te szpilki będzie widać, czy nie będzie. I jeszcze, moi drodzy, tutaj też fajnie ta strona wygląda z przodu, bo tutaj jest coś takiego przy szyi, więc ta sukienka jest naprawdę przepiękna. Natomiast no, tył też bardzo mi się podoba i też właśnie jak to jest z przodu. Także tutaj mam dużo opcji, dużo kombinacji, muszę to przemyśleć. Przede wszystkim muszę mieć czas, żeby zapiąć te guziki. Kochani, to jest sukienka, którą mam zamiar nosić na co dzień. Po prostu. I już w tym tygodniu wybieram się na przykład, nie wiem, do Białegostoku, też zajdę do second handu, coś tam nagram. Tak mi się wydaje, że się wybiorę w tym tygodniu do Białegostoku, natomiast to jest też moja stylizacja na najbliższy wyjazd. Na to założę sobie jakieś czarne, dłuższe futerko, bądź też skórzany płaszcz. Ja troszeczkę zmieniłam charakter tej sukienki, bo ona jest taka... jakby to powiedzieć, no ma taki, jest to vintage sukienka, więc stary taki klimat, natomiast ja tutaj dodałam czarne dodatki i ta sukienka zmieniła właśnie charakter i też jak najbardziej nadaje się do codziennych stylizacji, przynajmniej mi się tak to podoba, mam zamiar tak nosić, teraz ogólnie rzecz biorąc codziennie jakieś sukienki noszę, zakładam tylko te swoje futra, płaszcze, przebieram się, dodaję kapelusze, berety, cuda nie dziwy i rewelacyjnie się czuję. Słuchajcie, jak ja wchodzę do second handu, to już tak między nami, to może to zabrzmi nieskromnie, ale kochani, dzisiaj weszłam do lumpeksu w takiej mojej stylizacji, kapelusz, przepiękny, błyszczący płaszcz. I po prostu jak otworzyłam te drzwi, to było takie wielkie wejście. Dosłownie tyle ludzi, ile tam się znajdowało, to wszyscy po prostu gały i się zaczęli na mnie patrzeć. Niektórzy to aż po prostu tak obserwowali mnie, że... Ale wiecie, to jest fajne.
mi akurat ani to nie przeszkadza, bo są takie miłe spojrzenia, niektóre takie po prostu zaskoczeni, ludzie są zaskoczeni. Także ja na to ogólnie nie zwracam uwagi, ale jest gdzieś mi tam miło, ja lubię być w takim centrum uwagi, słuchajcie, nie przeszkadza mi to wcale. I właśnie dlatego też odważę się tę sukienkę założyć, ona jest taka naprawdę wytworna, elegancka i kojarzy mi się z sukienką od projektanta. Może nagram w tym tygodniu dla Was film właśnie porównawczy i coś w tym klimacie postaram się znaleźć na stronie Farfetch. Także coś może tutaj mi się uda wyczarować. Kochani, kolejna rzecz to jest przepiękna sukienka, która wykonana jest z jedwabiu. I uwaga, zapłaciłam za tę sukienkę 2 zł. To jest aż po prostu śmieszne, bo ona jest warta naprawdę, myślę, każdych pieniędzy. Wiecie dlaczego? Bo ona jest tak przepięknie zrobiona, mówię Wam to szczerze. Nie wiem, czy Wy to będziecie widziały. Nagrałam taki też krótki filmik. Na nagraniu, właściwie na zdjęciu tym nie było widać, jaka ta sukienka jest piękna. Ona się błyszczy cała i ona jest z takich koralików. Końcówka jest zakończona, o, też takimi koralikami. Jest przepiękna. Kurczę, nie widać tutaj tego błysku na tej sukience. I ta pod spodem też jest piękna, też ma taki błysk. Także ta 2 złote, ta 7 złotych. Ale też chciałam Wam pokazać szczegóły. Ona jest zakończona takim łańcuszkiem z perełek, jakby z takich koralików. Jest tak dopracowana, jest niesamowicie piękna, taka artystyczna i ona się w przepiękny, delikatny sposób mieni, czyli tak subtelnie. I to jest właśnie sukienka na teraz. Ja sobie zakładam na to tylko futerko i to wszystko tak pięknie wygląda. Czuję się w tym naprawdę jak dama, jak taka, wiecie, kobieta spełniona, kobieta sukcesu i tak właśnie czuję się w tych swoich kreacjach ostatnio. Specjalnie takie wynajduję, które są pode mnie. Ja lubię takie klimaty, słuchajcie, i ja naprawdę świetnie się odnajduję w takich sukienkach i nie zakładam ich tylko na jakieś wielkie wyjście, bo na wielkie wyjście to już mam. Sukienki już się widzieliście, także to nie jest na wielkie wyjście jak dla mnie, ale może się przydać tak naprawdę na przeróżne okazje. Natomiast ja chcę się cieszyć tym życiem, cieszyć się tymi ubraniami, dlatego noszę sobie te właśnie takie wytworne sukienki na co dzień. Wiadomo, że można tutaj zmienić charakter, jak wiecie, ja lubię sobie kombinować z ubraniem, jeśli chodzi o ubrania i na przykład mogę tutaj sobie też ubrać jakąś koszulę pod spód, zmienić charakter tej rzeczy, w zależności od tego, jaką będę odczuwała potrzebę. Teraz, kochani, bluzka, która też jest wykonana z jedwabiu. Póki co nic się tutaj jakby nie osypuje, chociaż tutaj jest jakieś takie zaciągnięcie, wiecie, te rzeczy są bardzo, bardzo delikatne, zwłaszcza jak w second handach one są, no to ludzie gdzieś to zaczepiają, też jest bardzo ładnie wykończona. Nie wiem, czy też będzie nas podczas wyświetlania stylizacji widać to piękne wykończenie, natomiast ona jest tak dopracowana, tu jest dużo przepięknych koralików, ja uwielbiam takie rzeczy, które wyglądają na takie drogie i ta bluzka też kosztowała 2 złote, kochani, bo to pamiętam specjalnie, bo byłam w szoku. Ja zaleciałam tylko tak, zajechałam. Zajechałam tak szybciutko do second handu, bo akurat byłam w pobliżu. Było wtedy po 2 złote i słuchajcie, to była godzina, nie wiem, 16, czyli już teoretycznie towar jest przebrany, tam chyba praktycznie nic nie ma. To był taki impuls. To był taki impuls i dobrze się stało, bo kupiłam te dwie rzeczy i więcej już nic nie potrzebowałam, nie grzebałam, nie szukałam, po prostu te dwie rzeczy i mówię to od razu i jestem z tego bardzo zadowolona i to też jest właśnie wykonane z jedwabiu. Teraz, kochani, marka Topshop i taka pelerynka, powiedzmy taki blazer, który w przepiękny sposób błyszczy. Tutaj jest taki granat, który tak świetnie połyskuje. Gdzieś wpada to też w fiolet. I powiem Wam, że uwielbiam takie klimaty. To jest taki atrament. O, atrament. To jest taki wielki, taki rozporek, takie rozcięcie. W środku mamy duszę, duszę taką różową. Czyli tutaj dlatego ubrałam sobie różowe bodki do tego, żeby gdzieś tutaj było nawiązanie do tej duszy. Mamy tutaj też takie wiązanie, lubię takie rzeczy, to jest dość chude, czyli na mnie jest dobre, aczkolwiek jak byłoby to też jakieś takie większe, w większym rozmiarze, to byłoby to przeze mnie potraktowane jako rzecz oversize'owa i też bym to nosiła. Moi kochani, tutaj jeszcze tak, rozcięcia takie przy rękawach, to jest bardzo ładna rzecz i też czuję się w tym naprawdę świetnie. Patrzę jak zwykle na moje buty, które by tutaj jeszcze ewentualnie dobrać, także tutaj zależy wszystko od mojego
od mojej wizji, która narodzi mi się w głowie, od jakiejś takiej potrzeby. Moi drodzy, na to założę sobie jakiś płaszcz, więc to jak najbardziej wpisuje się w te klimaty, które mamy obecnie, czyli ten taki okres przedświąteczny, zaraz sylwestrowy. Ja bardzo lubię właśnie takie rzeczy ubierać. Teraz, kochani, taka sukienka, która jest też prześliczna i bardzo mi się podoba. Ona jest w tak przepiękny sposób uszyta. Tutaj jest taka woda jakby, taki kawałek lejącego się materiału, który wykonany jest z cekinków, z koralików. Ona jest też taka szczuplutka i ta sukienka, kochani, też jest, już Wam powiem, z czego wykonana. Mamy tutaj też 100% jedwabiu, więc ona jest jedwabna, a w środku mamy też, na zewnątrz jest jedwabna, w środku jest acetat, spandeks i nylon. Natomiast to wszystko jest jedwabne. Bardzo mi się ta sukienka podoba. Jest ona w rozmiarze 8, nigdy nie wiem, jaki to jest rozmiar. Zawsze to tak, dziesiątka to chyba M-ka jest, dwunastka to L-ka, także zawsze się jakoś tak o tej ósemce zawsze zapominam. Grunt, że ta sukienka jest na mnie dobra, bardzo mi się podoba. No i też jak najbardziej po prostu wpisuje się w te obecne klimaty. Rewelacyjna, naprawdę, bardzo mi się podoba. Kochani, teraz mam taki komplet, który jest trochę niesforny. Niesforny dlatego, że niby jest dobry, ale tak, spódnica jest troszeczkę na mnie za duża. Był on nowy z metką. Czemu go kupiłam? Ponieważ też gdzieś to jest taka propozycja, czyli nie czerń, nie granat, nie takie cekiny jakieś, tylko coś w kolorze pudrowego różu i na to delikatna taka siateczka, która jest ozdobiona takimi złotymi jakby kwiatami. Więc taka propozycja, z tyłu ta spódniczka tak się prezentuje. No i do tego mamy jeszcze górę. Przed tym nagraniem wycięłam te wszystkie metki, słuchajcie, tego tyle było. 4 razy nagrywałam stylizację, ponieważ gdzieś tutaj a to metka przeszkadzała, a to coś jeszcze. O Boże, góra jest niby na mnie dobra. Ja tutaj to założyłam na koszulę, zobaczcie, nie mam jak tego Wam pokazać, bo to po prostu jest kawałek tylko materiału, który gdzieś żyje swoim życiem. Jest to niby dobrze wykończone, nie jest to jakieś badziewne czy coś takiego, więc takie delikatne, bardzo delikatne. To może też świetnie sprawdzić się latem, jakieś takie letnie imprezy, więc to naprawdę fajnie się wtedy też sprawdzi. Natomiast teraz, jeżeli sobie coś pokombinuję, to też gdzieś można to sobie ubierać. Dodałam tutaj złote kozaki, żeby po prostu tutaj był ten taki błysk, nawiązanie do tego okresu takiego, wiecie, przedświątecznego. Chcę się czuć jak taka bombka na choince. Teraz, kochani, taka spódnica, która jest ze mną bardzo, bardzo długo. Przed nagraniem ją zwężałam na szybciutko i tutaj jeszcze widać, że są nitki, jest niewykończona, nieobrzucona, no nic z nią nie jest zrobione, ale chciałam Wam ją w końcu pokazać, ponieważ znalazłam ostatnio żakiet i właśnie wyświetliła się stylizacja, który jest po prostu taką bratnią duszą tej spódnicy, czyli tutaj stworzył się taki fajny zestaw. I do tego jeszcze mam apaszkę. I tak, najpierw miałam tę spódnicę, a dopiero w tamtym tygodniu kupiłam sobie ten żakiet. Apaszka też już ze mną jakiś czas była. Ja wcześniej tej spódnicy Wam nie pokazywałam, tak jakby los wiedział, że tu jest coś przeznaczone i to ma poczekać po prostu i dlatego pokazuję Wam to dzisiaj, ponieważ tutaj znalazła się odpowiednia rzecz do tej spódnicy. Jeszcze, kochani, będę ją pewnie modyfikowała troszeczkę, dlatego że zwęziłam ją do pewnego momentu. Wiadomo, jak to powycinam wszystko, obrócę, to też ten materiał będzie się inaczej układał. No więc tak, kochani, to jest wszystko tak do siebie podobne. Ta chusta, ta apaszka jest właściwie w tych samych klimatach, co żakiet, w tych samych klimatach, co ta spódnica. To są bardzo do siebie zbliżone rzeczy, bardzo podobne. No taki zestaw po prostu, ale można też oczywiście nosić to oddzielnie. Żakiet też w momencie przed nagraniem, nagrałam stylizację, tak jak on był na mnie troszeczkę za duży i źle to wyglądało, ja go sobie wytaliowałam, więc usunęłam tamto nagranie i szybciutko sobie żakiet wytaliowałam. Też muszę go powycinać, obrzucić, bo nie miałam na to po prostu czasu, także bardzo mi się on podoba, on jest taki, słuchajcie, artystyczny. Ja go zapnę, żeby on się lepiej prezentował. Jest taki troszeczkę artystyczny, bo ma taki wzór ciekawy. Także w takich właśnie klimatach kupiłam sobie żakiet.
I tę chustę miałam już oj długo, długo. I tutaj podoba mi się ogólnie też właśnie ta druga stylizacja, czyli bardziej bez tej spódnicy. Też jeszcze z tym żakietem mam zamiar sobie pokombinować do czegoś zupełnie innego. Podoba mi się ogólnie zestawienie białej koszuli pod spodem, jak wystają białe mankiety i ta apaszka. To tak góra, to podoba mi się naprawdę bardzo mocno. Jeszcze jeśli chodzi o dół, to tutaj te spodnie to jest taka poprawna stylizacja, natomiast można sobie jeszcze tutaj trochę poszaleć. Teraz, kochani, taka sukienka, którą skracałam przed nagraniem jeszcze stylizacji. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj mamy takie, zobaczcie, fajne rozwiązanie. Jest tutaj taki sznurek, który na początku myślałam, że to jest po prostu na zasadzie takiej, żeby podkreślić sobie talię, chociaż to u mnie akurat wypada powyżej talii. I że to będzie takie właśnie podkreślenie. A to jest, słuchajcie, taki myk, że to tworzy takie ala bolerko, powiedzmy. Wiecie, że ja bolerek nienawidzę, ale akurat w przypadku tej sukienki wygląda to bardzo fajnie. Takie rękawy. Ona ma bardzo ciekawy kolor tutaj. Ta wstawka zainspirowała mnie do tego, żeby sięgnąć po moje takie buty w nietypowym kolorze. No i nie poszłam w czerni, nie poszłam w żadne czarne buty, tylko właśnie konkretnie w ten kolor. Bardzo mi się podoba w niej tutaj ta koronka. Ona nadaje taki zmysłowości tej stylizacji. Jeszcze muszę z tą sukienką ogólnie coś tam pokombinować, bo zastanawiam się, jaki tutaj pasek ubrać. Ja założyłam taki ten biżuteryjny, bo wcześniej założyłam taki cienki. Dzisiaj miałam tak pod górę, jeśli chodzi o stylizację. Kochani, nagrywałam po kilka razy, bo tak, a to pasek mi się nie podobał, rzadko kiedy tak mam, a to coś tam. Nie byłam do końca zadowolona, więc ja muszę robić zawsze tak, żebym czuła pełną satysfakcję taką. Wiecie, ja jeśli coś robię, to na 100% i nie lubię takiej byle jakości, czyli staram się naprawdę wszystko dopracowywać. No i głupi pasek po prostu na początku zepsuł mi tutaj całą moją wizję. Był za cienki i tutaj było coś takiego na zasadzie, zobaczcie, mamy tutaj wiązanie, tu był jeszcze jeden pasek, więc to była taka kaszana totalna. A jak założyłam ten biżuteryjny, no to tutaj wszystko pasowało i ja już byłam zadowolona. Kochani, ostatnia rzecz na dzisiaj. I tu jest po prostu komedia. To jest cyrk. Zobaczcie, metka jest tutaj taka i to jest jakiś pajac. Że to jest dla jakiegoś pajaca, pazia, nie wiem. Ale mi się to podoba. Oczywiście, jak to w sklepie zobaczyłam, to wiedziałam, że to będzie moje. Nikt tego nie chciał. To bardzo dobrze. A to jest w sumie bardzo ciekawe. Słuchajcie, to wygląda naprawdę jak takie klimaty Gucci, czy coś w tym stylu. I powiem Wam, że to ma bardzo dużo możliwości. Już teraz porozmawiamy sobie o tych możliwościach. I jeszcze co Wam powiem. Po filmie odetnę tę metkę, bo źle mi się kojarzy. No nie, to nie jest żadne dla pajaca i ja nie chcę też tej metki widzieć. Kochani, co mnie tutaj urzekło? To jest stonowany kolor brązowy. No oczywiście paski, które są aż trzy, więc to mi się najbardziej spodobało. I moi kochani, jakie tutaj są opcje? Tutaj jednego sznureczka brakuje, a tak to wszystkie są. Więc mogę sobie to wszystko rozwiązać. Zobaczcie, jakie to jest skomplikowane. Uwielbiam rzeczy, które po prostu pobudzają mnie do myślenia, które są nieoczywiste. Lubię takie po prostu i sytuacje w życiu nieoczywiste i takie wszystko czasem pod górkę, ale potem ma człowiek taką większą satysfakcję, jak coś zrobi. No i nawet takie ubranie, które sprawia, że człowiek zaczyna myśleć, bo mogę sobie tak rozwiązać tutaj wszystko, czyli cały rękaw i będę miała kamizelkę, którą delikatnie, ogólnie rzecz biorąc, chcę tutaj sobie zwęzić. Ja chcę to sobie trochę tutaj zwęzić, bo to jest gdzieś za szerokie. Propozycja jest taka, że zawsze będę to ubierała na odzież wierzchnią, czyli tutaj wymyślam sobie brązowe futerko. I teraz tak, to futerko nie przeszło mi tak tutaj do końca, no bo to chyba jest za bardzo ściśnięte. I ta część ostatnio najmniej mi się podoba. Kolejna opcja to jest pozbycie się tylko tej dolnej części, tego kawałka elementu ostatniego i zostawienia sobie tutaj tego jednak takiego szalonego rękawa. No i oczywiście pod to futerko, bo ja chcę to zaprezentować światu, czyli tak jak to ma być. Z tyłu tak się ta rzecz prezentuje. Ta rzecz, bo ja nie wiem, co to jest, słuchajcie. No, ta metka po prostu, słuchajcie, jeszcze do tej metki wracając, ta metka sprawia, że mam taką wizję, wyobrażam sobie stylizację z takimi zielonymi butami, jak mają elfy, takie wiecie, wywinięte do góry i po prostu śmiać mi się
z tego chcę. Dlatego jak odetnę metkę, to już w tym momencie zmienię charakter tej rzeczy. Bo ja nie chcę, wiecie, być jakimś elfem, tylko chcę być Joanną, która gdzieś znalazła fajną rzecz w second handzie. Także muszę to zmienić, muszę to pokombinować. Co wy byście zrobiły, kochani? Kochane moje, kochani, wszyscy, co byście zrobili z tą rzeczą? Tylko nie mówcie, żebyście wywaliły do PCK, bo to nie przejdzie, to zostaje ze mną. Tylko co tu zrobić? Czy odpiąć tutaj, rozwiązać ten element na samym dole, czy zostawić jako kamizelkę? No nie wiem. Słuchajcie, to jest naprawdę świetna rzecz. To wszystko. To wszystko w dzisiejszym filmie, dzisiaj tak skromnie, tylko 10 rzeczy, plus moja stylizacja, którą mam na sobie, czyli 11 stylizacja. Zastanawiam się, jaki jutro film nagrać dla Was, coś tutaj może wyczaruję. Także kochani, dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.